Bogactwo kulturowe Krynek jest ciągle zbyt mało znane, a przecież to małe miasteczko wypełnione jest, jak mało które, licznymi świadectwami obecności katolików prawosławnych, a zwłaszcza tych, których już nie ma, a więc Żydów. W ramach projektu Żyjemy Razem uczniowie tutejszego gimnazjum znaleźli się pod znakomitą opieką Cecylii Bach-Szczawińskiej, plastyka, przewodnika turystycznego oraz pasjonata lokalnej historii. Grupa, która bierze udział w projekcie Żyjemy Razem w czasie warsztatów plastycznych, to jest grupa gimnazjalna młodzieży tutaj z miejscowego zespołu szkół samorządowych. Mój pomysł to przede wszystkim, zanim powstanie praca, szereg innych działań, które miały w jakiś sposób tej młodzieży pomóc w wyborze tematu. A więc pierwszym takim działaniem to były warsztaty interaktywne połączone z prezentacją na temat wielokulturowości gminy Krynki. Można było się dowiedzieć o różnicach, podobieństwach, odrębnościach różnych wyznań, które występują tutaj w Krynkach i w okolicy, jak również narodowości. Kolejnym działaniem to była wycieczka po Krynkach wspólnie z uczestnikami warsztatów fotograficznych, więc odwiedziliśmy najważniejsze miejsca w Krynkach. Efektem końcowym to było właśnie tworzenie pracy plastycznej z wykorzystaniem tej wcześniejszej wiedzy zdobytej właśnie na tych poprzednich zajęciach. Warsztaty fotograficzne prowadził Karol Nosewicz. Prowadziłem tutaj zajęcia fotograficzne. Zaczynaliśmy od podstaw praktycznie fotografii. Staraliśmy się nauczyć młodzież, co to jest aparat, jak to jest robić zdjęcia, co jest najważniejsze w robieniu zdjęć. Oczywiście wszystko związane z wielokulturowością, ponieważ mamy wiele też zabytków tutaj na terenie Krynek, więc chcielibyśmy to obfotografować i później przedstawić to szerszemu gronu. Będzie wystawa wszystkich prac wykonanych przez uczestników warsztatów. Wystawa będzie na Wieczór Czterech Kultur. To jest taka podsumowująca impreza, która będzie w miesiącu lipcu. Natomiast chcemy jeszcze zrobić projekt pocztówki o wielokulturowości Krynek, właśnie związanej z fotografowaniem zabytków. Czy wiedza o wielokulturowości jest nam potrzebna? Jest ważna, bo może dla nas samych pokazać, jak kiedyś było w Krynkach. No i myślę, że powinniśmy robić coś z tym, żeby to nie poszło w zapomnienie. Bo tu dużo było wyznań, kultura jest ogromna, w Krynkach zwłaszcza. To trzeba zachowywać też na fotografiach, te wszystkie zabytki, które są, a które za kilka lat mogą zniknąć. Nauczyłam się nawet trochę robić zdjęcia lepsze. Robiłam dla kościoła, cerkwi, chodziliśmy po Krynkach, były taka wycieczka. Spotykamy się tutaj, uczymy się robić zdjęć, po prostu poznajemy kulturę Krynek. Chodziłem, fotografowałem synagogi, bożnice, cmentarz żydowski, kościół, cerkiew, wszystkie ciekawe miejsca w Krynkach. Przy każdym zdjęciu po prostu próbowaliśmy dowiedzieć się czegoś nowego. Podczas zajęć toczono gorące dyskusje, powstały efektowne prace plastyczne, fotograficzne, a także udało się zrealizować film, w którym w rolę kamerzystów i dziennikarzy wcielili się gimnazjaliści z Krynek.